No tak jak widzę, mały margines błędu. Zaczynamy konferencję prasową po meczu Chojnczanka Chojnice Chrobrych Bogów. Mecz zakończył się wynikiem 2-2, a z nami na konferencji są trenerzy obydwóch zespołów. Ze strony Chrobrego Bogów trener Ireneusz Mamrot i ze strony Chojnczanki Chojnice trener Artur Derwin. I najpierw o głos poproszę trenera Mamrota. Dzień dobry Państwu. Zacznę od gratulacji dla gospodarzy, dla trenera, dla wszystkich klubów zawodników, prezesów, tak, ludzi, którzy pomagają. Wiem, że dzisiaj macie duże poczucie niedosytu, ale myślę, że do ostatniej kolejki byście trzeba awans i to jest na pewno, to bardzo dobrze świadczy zespole. Gdzieś tam później kiedyś emocje padną, zawsze niedosyt będzie, ale na pewno, przynajmniej z mojej perspektywy, bardzo dobra gra przez same rogi. Nie udało się, myślę, że są następne sezony, trzeba walczyć. Natomiast co do nas, jestem bardzo zadowolony z tego, że graliśmy, mając zapewnione utrzymanie, praktycznie w tych meczach popunktowaliśmy. Graliśmy do końca i nikt nie może nas powiedzieć, że w tych meczach nie zostawialiśmy zdrowia na boisku. Jeśli chodzi o samo spotkanie, na pewno troszeczkę niedosytu z naszej strony jest, bo przy wyniku 2-1 były dwie bardzo dobre sytuacje, a trzecia Łukasza Szczepaniaka, no to powinno to wpaść, bo 85 minuta. Myślę, że już nie odrobili by wygrały gospodarze, a za minutę już karny remis 2-2. Także, ale wracamy zadowoleni, bo myślę, że zdecydowaliśmy się z dobrej strony i na pewno cieszymy się z perspektywy, powiedzmy gdzieś tam przed meczem, ten remis na pewno nie byłby dla nas sobie, dlatego szanujemy ten punkt i uprowadzenia na zero. Dziękuję. Dziękuję i o komentarz poproszę Artura Rodina. Najpierw dziękuję trenerowi tutaj za gratulacje, a ze swojej strony powiem tak, że z jednej strony pozostał taki smutek i żal, że te nasze marzenia gdzieś się nie ziściły. Natomiast z drugiej strony ja jestem bardzo zbudowany tym, co tutaj zastałem w Chojnicach. Po pierwsze zespół, który ma niesamowity charakter, pokazywał to niejednokrotnie i dzisiaj można było powiedzieć, że to ten mecz to była taka pigułka w tym, co się wydarzyło na przestrzeni całego sezonu. Także naprawdę wielki, ogromny szacunek dla tej drużyny. Ja wiem, że Chojniczanie tutaj są mocno z tego tytułu czerpią takich pozytywnych emocji. Oprócz tego chciałbym również zwrócić uwagę na zarząd, który tu się mocno stara na to, żeby Chojniczanka rosła w siłę. Także na pewno to są powody do dumy. Ja może tak na dobrą sprawę to wszystko. Jeszcze raz tylko powiem, że z jednej strony żal, a z drugiej strony faktycznie można patrzeć spokojnie w przyszłość, biorąc pod uwagę, że ta drużyna może jeszcze osiągnąć wiele i dla Chojnic dawać dużo radości. Dziękuję również dzisiaj za wsparcie kibiców, którzy na pewno nie żałowali, że przyszli dzisiaj na ten mecz. Dostarczył on wielu emocji. Niestety nie było nam dane zadedykować tego zwycięstwa kibicom, ale od nowego sezonu na pewno już tak nie będzie. Dziękuję wszystkim za ten sezon. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że w nowym sezonie. Dziękuję. Teraz można zadawać pytania, czy tylko one są to. Chce Pan zostać w Chojnicy? Do mnie pytanie, tak, chcę zostać w Chojnicy. No ja nie. Z Pana wypowiedzi to się wynikało, jakby Pan się chciał pożegnać. Nie, ja powiem tak, że może nie, absolutnie. Proszę mnie tak źle nie odbierać, natomiast tutaj się rozchodzi o to, że jakaś tam wstępna tylko rozmowa została podjęta, natomiast oczywiście zostawiliśmy sobie ten temat do dzisiejszego meczu. Dzisiaj ten mecz dla nas był najważniejszy. I jak dobrze wiemy, że nie tylko byliśmy jakby zależni od dzisiejszego wyniku. Cokolwiek byśmy dzisiaj nie zrobili, nawet tym charakterem wygrywając ten mecz, to Górnik dzisiaj zrobił awans. I oczywiście z tego miejsca też chciałbym pogratulować Górnikowi Zabrze i Sadecji Nowy Sącz. Niech rywalizują na poziomie ekstraklasy i niech pokazują się z dobrej strony. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie, jak kiedy przegraliście ekstraklasy? W jakim momencie? Jaki mecz już w serii meczów? Jak Pan to ocenia? Jest Pan to już chyba miesiąc, ale może poprzednicy coś zawalili. Jak Pan to ocenia? Ja nie będę oczywiście oceniał pracy poprzedników, bo poprzednicy zrobili mnóstwo wysiłku, włożyli tutaj w to, żeby ten zespół cały czas był w walce o awans.
jeśli chodzi o moją pracę, na pewno, jak sobie zrobiłem gdzieś analizę, można byłoby gdzieś dociekać, że coś zawsze można zrobić lepiej. Ale te doświadczenia zabierzemy ze sobą i na pewno w nowym sezonie będziemy starali się unikać chociażby takich rzeczy, bo to jest niespotykane, żeby drużyna, która grała nas, nie potrafiła wygrać meczu u siebie. To było największą bolączką. Się okazuje, że nie tylko poprzednich trenerów, ale również i moich. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli takowych nie ma, to na tym kończymy konferencję. Do zobaczenia w przyszłym sezonie. Dziękuję trenerze. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.